Witam Was w kolejnym odcinku z gry Cry of Fear. No i to już prawdopodobnie niedługo końcówka się zobaczy, bo raczej nie sądzę, że to jest ostatni odcinek. Tam trzeba pewnie pójść. Raczej nie sądzę, że to jest ostatni odcinek, ale najwyżej się zobaczy. Mi się wydaje, że to już przedostatni, albo przedostatni. Ale się najwyżej zobaczy, dobra. Okej. Ciekawe, czy to będzie dosyć dużo do zwiedzenia. Jakie kurde małe okienko. Dobra. Ale kurde. Poko klimat zrobili. Dobra, ale ciekawe co to jest. Jest prawie wszędzie. Jedynie co słyszę to burzę. Plus zapanie kogoś. Ale mogę się mylić. A nie, tu już patrzyłem. Tu też. Tu jest zapis. Trochę tak jakby do tego wchodzi, tak dziwnie wygląda. Open the gate blocking. A. Czyli światła muszę odpalić, czyli prawdopodobnie na dole. Ale tutaj jeszcze sobie pozwiedzamy na wszelki wypadek. W sumie mam jedno miejsce, więc może coś znajdę. Się tak drze, kurde. Właśnie, najbardziej by mi się w ten lot przydały. A, to tutaj. Myślałem, że tutaj będzie coś prowadzić ciekawszego, dlatego nie szedłem tutaj. Ale no cóż, skoro tutaj nic nie ma, no to w sumie jedynie co by mi się przydało, to tak naprawdę na wszelki wypadek te leki. Te szczepionki. Dobra. Oczywiście pusto. To patrzyłem, patrzyłem. To wtedy to tak. To na sam dół. Okej. Dobra, to niech będzie znowu lewa. Oczywiście lewa, nie? Drzwi. Tutaj się cofnę, bo może do tych drzwi trzeba pójść. A ja wolę najpierw sobie pozwiedzać. Czekajcie. Dobra, to sobie pozwiedzałem. Dosyć sporo. Okej, czyli tędy. Tutaj nic. Kurde, już myślałem, że coś tam jest tam wyżej. Okej. Raczej tędy się nie przebije. Chociaż w sumie coś tam jest ciekawego? Nie ma. A czy to mogę rozwalić? Nie, nawet nie drgnie. Okej. Kurde, to gdzie ja schodzę? Okej. No właśnie, zobaczymy co jest lepsze. Co tam było?
Tylko, że to przód zbytnio nie pokazuje. Załóżmy tego kamienia, to zbytnio nie widzę. Ale to z kolei dookoła nie pokazuje. To ciężko stwierdzić tak naprawdę, co jest lepsze. Panie. Ja chcę stąd odejść, no kurde. Jak ja tego nienawidzę, kliknę, a potem wyjść nie można, no. Zajebiście. O, tu. Nie można poza. Wiecie co, jednak wolę to drugie. Przynajmniej będę mi dookoła jaśniej. Ale... Dobra, jakby tutaj ogarnąć to? Okej. Zastanawiam się, czy na samą górę, czy na dół. Ja na wszelki wypadek z tym jeszcze sobie pochodzę. Panie! Co, nie podoba się, że naprawiłem? Taki komornik, tylko że na odwrót, bo ja zapalam. Dawaj. O, dziecko, oczywiście. On ma nożyczki? Się chyba nie dowiem. No cóż, dobra. Ty, dobra. Już myślałem na początku, że szafki można otwierać, ale jakoś troszeczkę się pomyliłem. Dobra, to później sobie zagramy. A to tutaj, okej. No. Tędy te pewnie trzeba pójść, bo w sumie nawet ten koleś z pistoletem nam to pokazał. Czekaj, deli, bla bla bla, coś tam, nie wiem czy pomoże. Doktor Purnell jakiś. Co, gramy? No może nie do końca. Mydło. Panie! Pieprzaj! Bo mi światło gasisz. A właśnie, w szafce. Oczywiście niczego nie ma, dobra. To ciśniemy dalej. A nie, to ja się cały trzęsę, jak bije. To on tak mocno uderza, że ja się cały trzęsę. To dopiero moc. A właśnie. Ile mam ammo? Ten plus 2 magazynki. Czyli jest jak najbardziej ok. Panie, chodź tu. Czym ja go zabiłem? Siłą woli? Czy odbiło się od lampy i dostał w ryj? Dobra, ten umarł nawet z opóźnieniem, ale okej.
Czy to ma full ammo? Chyba full. Kurde, co by tutaj wybrać? Mogę bić pięściami? Nie. Kurde, zastanawiam się, bo strzelba jest dosyć spoko, ale wolniejsza, na mniejszy dystans i o wiele mniej ma ammo, a często będą kolesie albo ileś tam przeciwników, co trzeba będzie ich szybko zabić. Tak jak wtedy ta kręcąca się głowa, tak, co ja mówiłem, kappa na to. To tam było kilka stworów, co strzelba to raczej by sobie nie poradziła, mimo że byli przeciwnicy niedaleko. Wiecie, we wszystkich grach bym wybrał strzelbę, ale w tej to jakoś wolę pistolet. Ze względu na ammo. Aż sam się dziwię. Co mnie ta gra nauczyła? Zajstrzykawka. Dobra, no cóż. Dobra, pani, dawaj już. Okej, to ciśnijmy dalej. No cóż. Dobra. A z ciekawości. Raczej to nie pomoże, ale no cóż. Fire doors. Przecież... Dobra, nie to, nie to, nie to. Dobra, jakby to... Nie, no dobra. Tak sobie tylko strzelam. Panie. Ale fajnie by było, gdyby można było otworzyć w taki sposób. Dobra, to się pobawiłem. Teraz normalnie. Gdzie to? A tu, ok. Pani, otwieraj. Dobra, to ciśniemy. Czekaj, co tu jest? Nic. To ciśniemy inną stroną. No tak, te pistolety, które były cały czas. Czyli w sensie, które były, jak ich zabiłem do tamtych kolesi. Ale kurde, gdzie mam iść? Ty, ty, ty. Dobra, ty już wiem, gdzie mam iść. Na górę. Okej, ten zapis. Dobra, chciałem się tylko upewnić, ale oczywiście wyłączyć potem nie można, ale dobra. Winda nie działa, no jakże inaczej.
A, panie, taka incepcja. Taka incepcja, to ja rozumiem. Siema. Czekaj, doktorku, zaraz cię dorwę. Czyli tam muszę iść. Czyli tam nie idę. Dobra, będę pamiętać. Będę pamiętać, gdzie jest strzykawka, ok. Kurde, taki jęczy, jakby nie wiadomo co. Dobra, ale skąd on jęczy? Coś mi się wydaje, że niedługo się dowiemy. Ciekawe, czy w tym odcinku. Tak, co, ale co tak jęczy, dowiecie się w następnym odcinku. No, może trochę. Spadłowa. Czekaj, się tutaj nie patrzyłem. Dobra, ale jakoś sobie z nim pogadałem. It better and... Czekajcie. A z ciekawości. Nie wiem. Ciekawe, co się stanie, jeśli upuszczę tak po prostu. Ciekawe, czy jakbym mógł... On chce broń. Zastanawiam się, co z tą strzelbą na dole. A wiecie, coś ciekawości przyniosę ją. Bo mnie to dosyć mocno ciekawi, czy by się udało. Czy bym mógł ją oddać. Co tam chcieli zatłuc? Drzwi? Tutaj jest kolejny pistolet, ale zobaczymy, co ze strzelbą. Co on na to? Jesteś ciekawy, się zobaczyć, co ja tam chciałem zatłuc, ale mi się wydaje, że przez ułamek sekundy tam widziałem, że jakieś krzywe drzwi lub coś w tym stylu. Ty! Nie, no nie mówcie, że nie mogę wziąć siekiery.
Ale jaki szalony, kurde. Ciekawe. Dobra, zobaczmy. Panie, bierz. Nie, no dobra. Ale jakby mu to dać? Bo potrzebował broni, ale... Coś mi się wydaje, że jednak... Dobra. Samemu trzeba jednak. Ale jest zapis. Czekajcie, ile ja nagrywam. Dobra. Kurde, za nisko mam ten zegarek. W sumie zegar mam pod kamerką. Nie no, znowu zabawa. Dobra. Okej, czekajcie. Kod jakiś. A, tu jeszcze była mu, nawet nie zauważyłem. To kurde, tak przeszukiwałem, ta? Dobra, ale będę musiał w końcu znaleźć. Okej. Czy tutaj coś będzie ciekawego? Oprócz tamtego 2009. Tutaj jeszcze 2009. Ale to jest często tak, że... Właśnie, a. Często tak jest, że to, co pokazuje się pierdliard razy, to nie oznacza, że to jest dobrze. Ale czemu by nie sprawdzić? E, 2009 nie. Bo przecież 0 tu nie ma, ale zobaczymy, ile tego jest. 3, 4. Cztery ma być, 4. Okej. Kurde, tylko te 2009 tak naprawdę widać. Jeszcze się rozejrzę po całym budynku. Jeśli czegoś nie znajdzie, to po prostu kończymy 2-3 minuty wcześniej. Zwykle nagrywam tak 25 minut prawie, a... Znaczy, no może nie... Znaczy, trochę za krótko jeszcze, ale... się najwyżej przeszukaj tyle. Panie, otwieraj pan. Nie, nie przystanę. Nie. Nie. Dobra. Ale kurde, gdzie by pójść? Kurde, bym z chęcią tak za głosem poszedł, ale ten głos prowadzi... Nawet nie wiem gdzie. Wiecie co, tam skąd przyszedł tamten koleś? Z czubatą mordą. Dobra, tutaj nie ma. Kurde, coś mi się wydaje, że to będzie najcięższe. Ale mi się wydaje, że jeszcze jedna trudna zagadka przede mną. Kurde, a już myślałem, że to są drzwi, których jedynie nie opatrzyłem. Ogólnie była kartka jedna na dole. Ale to było... Jakby to powiedzieć?
Właśnie. Jeszcze raz tam wbiję, zobaczymy, co będzie ciekawego. Może się coś pozmieniało? Wątpię, ale czemu by nie sprawdzić? Czekaj, może tu jakiś jest? Jakiś kod? Albo i nie. Kurde, gdyby te 2009 pasowało. Gdyby były te zera. Bo już w tej grze już było wszystko, a to... Hasło jako jakiś tam numer telefonu, a to... ostatnią cyfrę trzeba było samemu zgadnąć. A to... Było na... Raczej nie na oczy, to na kartce gdzieś tam napisany numer. Było pierdyliard możliwości tak naprawdę. A tu jest kolejna. Jakaś inna. Całkowicie. Tu jest kolejna strzykawka. Dobra. W kręgle raczej nie zagramy. Kurde, już na początku myślałem, że... Że ilość tych kręgli. Ale ich jest trzy. Czy o ten pistolet chodziło? Aż z ciekawości sprawdzę. Dobra. Ostatnia nadzieja. Jeśli to nie to, to cofnę się po moją broń. No i oczywiście zapis. Żeby nie przedłużać tego. To już nic nie przybiegnie? Za pierwszym razem coś przybiegło, za drugim razem też, a za trzecim nie łaska. Wiem, że to... Znaczy, nie wiem jakby to dać mu. Ale wiem, że... Potrzebuję jakiejś broni. Tylko nie wiem za cholerę... Coś mi się wydaje, że niepotrzebne niosę, ale tak naprawdę, jakby to powiedzieć... Tonący brzytwy się łapie, czyli... Próbuję pierdyliard różnych rzeczy. Bo tak naprawdę to jest taka gra, że... Nawet coś głupiego... Może wyjść, tak samo jak wtedy, co mówiłem z tym hasłem. Że trzeba cztery cyfry wpisać, ja wpisam trzy. A się okazuje, że czwarty... To trzeba, to można zgadywać po prostu, bo nigdzie nie jest podana. Może w szatni? Co wątpię w sumie. No ale zawsze warto sprawdzić. Ja, dobra, dobra. Też teraz już przedłużam nawet.
Why? What the fire doors are still shut. Dobra, może ja nie w to strzelam nawet. Dobra, to idziemy zapisać. Ale panie, bierz ty światło. Tak niepotrzebnie, tak niepotrzebnie 5 minut latałem sobie. Od drzwi do drzwi. Bo jeszcze na... No może to nawet trochę dłużej, tylko że na początku miałem jakiegoś pomysła. Że o, to sprawdzę, o, to sprawdzę, tak dalej. Ale tutaj to a przez te ostatnie 5 minut to kompletnie nic, jedynie to, co to znalazłem, ten pistolet. Ale prosi mnie o pistolet. To jak ja mam mu dać? To mnie właśnie ciekawi, dlatego trzeci i ostatni raz będę chciał zobaczyć na YouTube niestety, jak to ogarnąć. Ale dobra, żeby nie przedłużać. To i tak, tak już zrobiłem kilka minut. A więc tu na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.